I w tamtym roku w Katowicach w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyobraźcie sobie, moi drodzy, zostało odrzucone kilkanaście imion. I to jest fakt, było to w Wiadomościach, gazeta. Radek, no też bym odrzucił takie imiona. Odrzucono imiona takie jak Rambo, George, Nutella. Ja mówię poważnie, to są autentyczne imiona, które zostały odrzucone. Jedynie przyjęli imię Wiedźmin. Wiedźmin. Ale jakby to miało wyglądać w przyszłości? Okej, okay. Jest gościu, który ma na imię Rambo. Poznał Nutelkę. Faceczkę! Faceczkę, Nutelkę. Okej. Okay. Poznali się. Już jest między nimi jakaś chemia. No i dobra, biorą ślub. Jak miałaby wyglądać przysięga? Rambo. Bierzesz sobie tą oto. Faceczkę. Nutelę za żonę. I ślubujesz jej miłość, wierność i że swoich będzie mieć zawsze do końca. Nie, dziękuję. Stand-up jest inicjatywą dla ludzi. Jest to coś w stylu oderwania się od dzisiejszej rzeczywistości. Umówmy się, no, każdy ma te swoje problemy w domu, jakby i w pracy. Tutaj przychodzą na stand-up, otrzymują od nas dwie godziny, powiedzmy, takiego mega chillu. Otrzymują od nas żarty, w jakiś sposób tam różny sposób komedii. Robimy to dla nich, żeby po prostu, żeby mogli się wyluzować. Dlatego też myślę, że to jest ten fenomen właśnie tej obecności i zainteresowania, że po prostu tutaj na naszych występach mogą się zrelaksować i oderwać się, gdzieś tam powiedzmy, od swoich tam problemów. Z jakim repertuarem przyjechaliście i który raz jesteście w Turku? Ja stricte w Turku jestem już piąty raz, zorganizowałem wydarzenia. Dzisiaj w tym składzie byliśmy po raz pierwszy i też zapoczątkowaliśmy naszą trasę, która będzie nazywała się 4J. Jest to dość kontrowersyjne, ale mam nadzieję, że też nasz program zachęci i też gdzieś tam wzbudzi jakąś tam swoją popularność. Ogólnie tak, ja to tak sobie wyszedłem, żeby wam się przywitać. Prowadzącego tego tutaj. Przywitamy, a w sumie nawet teraz zróbcie wielki dla nich hałas, pokażmy wielką energię, przed Państwem prowadzący tej imprezy. Dzięki, witam Was bardzo serdecznie, siemanko. Siema. Pięknie. Jak sobie radzicie właśnie w tym trudnym okresie, bo nie jest łatwy. Jest ciężki. No, trzeba wspomnieć fakt, że też odmówiliśmy praktycznie inaczej. Cały nasz kalendarz został zmieniony bądź przesuwany. Dużo wydarzeń jest odwoływanych. Niestety nie mamy do tego w jakimś stopniu, nie możemy się przyczynić do tego, aby to wszystko ruszyło. Liczymy, że to się zmieni, no, ale to niestety od nas nie zależy. Gdzie wam najchętniej się występuje, w plenerze czy bardziej w takim lokalu jak ten? Plener, a lokale to są dwa powiedzmy różne sceny. Na plenerze inaczej się gra, w lokalu inaczej, jest inna energia. Ja osobiście wolę w lokalach, kiedy to mam ten kontakt z publicznością. Ja też zauważyłem, ale też nie mówię, że plenery są złe, bo plenery też są w porządku, ale wedle mnie uważam, że lepiej mnie osobiście się gra w lokalu. Ja powiedziałem, że w XXI wieku, ja myślałem, że będziemy mieć latające samochody. A nie, że będziemy się uczyć, jak być ręce. Jak jeździmy trasą i na przykład jedziemy pociągiem, musisz mieć maseczkę cały czas, całą drogę. Nigdy nie spodziewałem się, że wejdę do kibla, żeby odetchnąć na przykład. Występie. Czy jesteście zadowoleni ze swojego występu? Jak najbardziej tak, tym bardziej po takiej dłuższej przerwie spowodowanej przez pandemię i obostrzenia. Jesteśmy dzisiaj zadowoleni z dzisiejszego rezultatu. Fajnie, że ludzie ponownie się otwierają na wyjścia, na takie wydarzenia kulturowe. Tym bardziej, że w Turku odbywają się tu bardzo mało. Teraz ruszamy i mam nadzieję, że taka inicjatywa będzie przez nich doceniona. Jak wyglądała obsada, bo zauważyłem, że była taka międzykrajowa. Powiedzmy, międzykrajowa. Tutaj chłopaki są z okolic Śląska, tutaj gdzieś tam powiedzmy się znamy i dlatego też razem postanowiliśmy połączyć siły i spróbować właśnie jakiś inny sposób tutaj wbić się na tą polską scenę komediową. Także można powiedzieć, że zbierani nas z całej Polski. Gdzie będziemy mogli Was znowu zobaczyć? Najbliższą sobotę w Koninie, ale też zapraszam na mojego Facebooka, Radosław Kostrzewski. Tam w zakładce wydarzenia jest moja lista gdzieś tam przyszłych występów.